robi Quest wszystko to, czego chce. Muszę spławić knypka, bo drażni mnie. Ja jestem szefem i mój wystarcza Quest. Ten książę Nestor moją zmorą jest. Ratuj świat, Questa świat. On siłę ma, lecz rządzę ja. Ratuj świat, Questa świat. Beze mnie szybko byś w kłopoty wpadł. Ruszaj tam, gdzie Nestor i Quest. Ratuj świat, Questa świat. Nie cierpię czołówek. Świat Questa. Skamieniały Nestor. Ja tutaj nic nie kumam. Droga mówi, że mamy znaleźć wyjście z lasu, ale dla mnie te drzewa są identyczne. Wystarczyło tylko obrócić mapę. Dobra, Quest, a teraz chcę z powrotem na ziemię. Proszę. A! Zgodnie z rozkazem. Muszę bardziej precyzować rozkazy. A może ożywię te drzewa i spytam je o drogę? Całkiem mądrze, tylko tym razem niczego nie spal. To mroczny las zapomnienia. Ja bym się nie wychylał. Ale to ja jestem tutaj księciem, więc to ja rozkazuję. Czary mary, hokus wspak, daj nam drzewo jakiś życia znak. Lustrzane drzewa, w nogi. W nogi? Dlaczego? Co się stało? O nie! Lustrzane liście odwróciły zaklęcie i zamiast żyjących drzew mamy Nestora, który... Skamieniał. To brzmi nieźle. West! Co ty wyprawiasz? Co to było? To może oznaczać tylko jedno. Skoro knypek zmienił się w ogrodowego krasnala, zaklęcie posłuszeństwa nie działa, co znaczy... Ha! No to ja spadam. Ale nie możesz! A co z księciem? I królem, i królową? Cała Odysja na nas liczy. Spokojnie, Anno, porozmawiam z nim. Quest, proszę cię, nie urządzaj się. I co teraz zrobimy? Zgodnie z podręcznikiem Majtka, wskutek wygaśnięcia zaklęcia posłuszeństwa, dowodzenie nad misją obejmuje najstarszy z bohaterów. A skoro nie ma ani Questa, ani Grera, to władzę przejmuję ja. Tak, no to znajdźmy następny miecz. A nie trzeba najpierw uwolnić Nestora? Tak, no o tym mówiłem, dlatego musimy teraz... Źródło życia jest odpowiedzią na odpowiedź, której szukamy. No tak, źródło życia na pewno pomoże Nestorowi. Do wody do mycia! Życia. Aha, tak. A zatem do wody życia. Gdzie indziej zapracujesz na emeryturę? Bądźmy szczerzy, ciężko ci będzie znaleźć dobrą robotę, a ty się młodszy nie robisz. A poza tym... Oja... Deludium. Deludium. Uważaj na siebie i pilnuj portfela. W Deludium jest pełno zbirów, którzy cię skroją w mgnieniu oka. O, patrz! Mają tu wyścigi maczo karaluchów. I ruletkę z wybuchowymi króliczkami. Hej, szwedzki stół z kornikami na wynos! O, czego jeszcze chcieć więcej od życia? Przestań. Mam tutaj sprawę do załatwienia. O, a potem coś zjemy? Wszystko się zgadza. To jest źródło życia. Ale cuchnie tu jakąś padliną. Więc, jak myślicie? Z wąsem? Czy bez wąsa? To łaskocze! Ta śmierdząca woda działa! Ej, chodźmy po więcej! Albert! Mamy sporego pecha. No proszę, z tego miejsca wasz pech wygląda na znacznie większy. A nasz skamieniały książę będzie wręcz idealną ozdobą mojego cudnego ogródka. Niestety będę zmuszony pokrzyżować twoje plany. Hej, co jest? Zostaw mnie! Au, Gatling, przestań! Oj, przepraszam, książę. Wypuścić warto kły i trole! Bracich! Albert, leć po Questa! Nie tak szybko! Patrz! Zabieraj tę skamielinę i lecimy do zamku Mulux!
No a co? Z tamtymi? Tak, ich też zabierz. Nikogo z nich nie ominą urodziny Lorda Spajta! Wiesz, generale Ogun, naprawdę spisałeś się na medal z tymi zaproszeniami. Grer czeka na nową parę butów. 7. Proszę bardzo, 7 par smażonych sandałów z porcją posypanych cukrem skarpet. Skarpetki, ja. Mamy coś do zrobienia. Co jest ważniejsze od jedzonka? Zobaczysz. Hej, ciemne sprawki doktora Zgona, zapraszamy. Chwytliwe, to twój kumpel? Masz psa w schronisku? Był odrobaczany. A, rozumiem. Pamiętam swoje pierwsze odrobaczenie. Nie było tak źle. Lekarz dał mi nawet balonik. O, patrz, jaki mały, słodki kociak. Chodź do mnie, kiciu, chodź. O. To jest właśnie katokot. Drugi najtwardszy zawodnik w schronisku. A pierwszy? Panie Quest, musisz pan zabrać psa. Musisz zabrać psa. Obgryza mi moje wszystkie kapcie i palce. Według mnie masz pan wszystkie palce. Kiedyś miałem ich 16. Zawsze był wielkim pieszczochem. Właśnie widzę. Siedzę sobie w pudle, niczym jakiś pies. A Nestor, nasz książę, dzisiaj dekoracją jest. Nawet nie mogę zatkać uszu. No, tego już za wiele. Co ja mam z tobą teraz zrobić? Pomnik w ogrodzie? Nie. A może lepiej przy drzwiach? A, niestety nie mogę się zdecydować. Już wiem! Będziesz świetną ozdobą mojego urodzinowego tortu! Generale Ogun! Do roboty! Czy to są... Żółte, siarczyste cebule pójdą na wyjątkowy tort urodzinowy dla Lorda Spajta. Uwielbia je! Słuchaj, mamy już psa. To może teraz skoczylibyśmy na jakąś karuzelę? Nie. No dobra. To na co masz teraz ochotę? W sumie chętnie bym teraz kogoś obraził, ale niestety Knypek został w lesie. O, tęsknisz za księciem, prawda? Nie, ale był dobrym chłopcem do bicia. Nie patrz tak, to ty tęskniłeś za biciem. No dalej, to ci dobrze zrobi. Fajnie! Już ci lepiej? Bez Knypka to takie nudne. Nie mogę uwierzyć, że Quest odszedł. Nie martw się, Anna. Znajdziemy jakieś wyjście. Ale to nie o to chodzi. To przez te cebule nie mogę przestać płakać. Już mam! Co takiego? Albert wypił całą wodę życia, prawda? Tak. Skoro tylko ona może mnie odkamienić, to musimy ją z niego wyciągnąć. No jasne. To bardzo proste. Użyjmy cebuli, by Albert wypłakał tę wodę. Ale Albert jest wielki. Jak my zdążymy obrać aż tyle cebuli? Gotowe? A teraz opracujmy plan, jak nas stąd wydostać. Albert! Chodź tu! Chodź, mały! To działa! Drogo, szybko! Udało się! Jestem wolny! W samą porę na moje przyjęcie urodzinowe! Generale Ogun, odwołaj klaunów! Mamy już lepszą rozrywkę! Wróciło. Co wróciło? Zaklęcie posłuszeństwa. Musimy wrócić do Knypka. Ale nawet nie wiemy, gdzie go mamy teraz szukać. Nie musisz, jeśli ma się instynkt. Dobra, to ty go szukaj. Ja się tu pokręcę i może zagram parę. O, 100 lat! 100 lat dla mnie! Dziś mam urodziny. Natychmiast wypuścić warkokły i trole. A może jednak trzeba było zostać pomnikiem? Chwila! Quest! Hej, to prywatne przyjęcie, a was nie zapraszałem. Pozamykałeś drzwi w zamku? Tak. No w takim razie jak oni się tu dostali? Pod wycieraczką były zapasowe klucze, głąbie. A
niech to! Ponad pół roku wymyślałem tę skrytkę. Teraz muszę zacząć od nowa. Wiedziałem, że wrócisz. Musiałem odebrać swojego pieska. Oto i on. Ja mam tu armię wrednych warkokłów i troli. A ty przychodzisz tu z jakimś kundlem? A z tego, co widzę, to pewnie jakiś jamnik. Radzę przeprosić. Pysio nie lubi być nazywany kundlem. Pysio? Ten twój mały kundel ma na imię Pysio? No. Moje trole! Moje warkokły! Co się stało? To warkospaniel czystej krwi, a skoro masz dzisiaj urodziny, to daję ci go w prezencie. Proszę. Zabieraj go! Zabieraj go! Zły pies! Zły piesek! Jesteś wolny, maleńki. Powiedz, Quest, tęskniłeś? Ha, ha, ha? Na pewno tęskniłeś. Musi być coś związanego ze mną, za czym tęskniłeś. Strasznie się stęskniło. Mini Quest. Zabierzcie to coś ode mnie! Nie daj im się pocałować! Poważnie! Cmokacze wczepiają się w ofiarę i tak mocno cmokają, że ofiara wywraca się na lewą stronę! Zupełnie jak moja ciotka Berta! Quest, po co podniosłeś ten wielki kamień? Przecież sam kazałeś mi to zrobić! Hej, chciałem sprawdzić, kto jest pod nim! Ciebie też znaleziono pod kamieniem! Jakie czułe małe bestyjki, prawda? Spokojnie, jestem z delikatnej stali. Cmok, cmok, czary, mary, przestańcie ślinić te swoje wary! No chodź, daj buziaka złociotki. Zabieraj ode mnie swoje wary! Ojej, to nie tak miało być. O, jaki słodki widok. Nestor znalazł sobie nowych przyjaciół. Z twarzy są do siebie nawet całkiem podobni. No, może jedynie poza ustami. Quest, natychmiast pozbądź się tych potworów! Pomożemy naszemu kochasiowi? Quest! Za nimi szybko! Wiejemy! Wiejemy! Jak długo wytrzyma pod wodą? Zupełnie nie wiem, jak ci to powiedzieć, Quest, ale chyba trochę cię brakuje. I kto tu teraz jest knypkiem? Ej! O, jest! Po prostu słodziutki! Przypomina mi moją ulubioną lalkę. Hej, mały gili, gili, gili! Jeszcze chwilę i przekonacie się, co znaczy oberwać od mniejszego. Drogo, co to ma znaczyć? Wpadłeś do... Jeziorka Zdrobnień. Jaka słodka, pieszczotliwa nazwa. A istnieje może ocean gigantów, który by mnie powiększył? Nie tak szybko. Spodobało mi się bycie większym od ciebie. Wasza wysokość, przecież ludzie wyśmieją księcia z ochroną wielkości gryzonia. Masz rację. A co jeśli Spajt się o tym dowie? Tylko z Questem w skali 1:1 damy sobie radę. Tak, on nie jest nawet cieniem dawnego Questa. Poważnie? O, skurczył się w jeziorku Zdrobnień? Idealnie! W takim stanie Quest już nigdy mnie nie powstrzyma. A co z moją nagrodą? A, generale Ogun? Pokaż mu jego nagrodę. Ej, zaraz! Już czas ukazać całemu światu moją małą niespodziankę. Jest tak wielki, że nawet normalnych rozmiarów Quest nie da mu rady. Dorastał w najmroczniejszym miejscu. Żywił się jedynie wstrętnym mięsem. Szkolony, by atakować do upadłego.
przed wami jedyny w swoim rodzaju super Skokozaurus Rex! Powiedziałem, już czas ukazać go światu! Och, co? Czy ty zawsze musisz mieć spóźniony zapłon? Otwieraj te drzwi już! Trzeba było tak od razu. Lecz, mój przeogromny, brzydki, nikczemny sługo! Twój obiad stygnie, a może raczej przystawka z Questa. Kto posprząta ten bałagan? Co? Co ze ścianą? Zdajesz sobie sprawę, ile czasu zajmuje postawienie gipsowej ścianki? O, proszę cię, nie narzekaj. Przecież uwielbiasz remonty. A czy nie możesz zatrudnić do tego taniej siły roboczej? Pamiętaj, że mimo dobrych chęci zawsze odstawiam fuszerkę. Jesteś pewna, że kula zdobywców przywróci moje normalne rozmiary? Tak. Gdy ją znajdziemy, musisz jej powiedzieć, że chcesz być znowu duży. I sprawa załatwiona. Już czas przetrącić im te całuśne buźki. Nie cierpię pijawek. I co, jak mi poszło? Nara! Abracadabra, deus posmadeus, bum bum! Hej, udało nam się! Chyba się jednak pośpieszyłem. Ruchy! Szybciej, szybciej! Już szybciej się nie da! Kto ostatni, ten przekąska! Cóż, musimy się pożegnać z dużym i okropnym. I możemy się skupić na malutkim queście. Znaleźliśmy! Kula zdobywców! Kto śmie zbliżać się do wspaniałej kuli zdobywców? Ja się tym zajmę. Jestem książę Nestor i przybywam tu z moimi poddanymi oraz malutkim ochroniarzem, którego musimy, no wiesz, powiększyć. Nie tak szybko, mały. Jestem strażnikiem tej kuli i mam dzisiaj mało czasu. Jeśli chcecie pomocy kuli, musicie najpierw odpowiedzieć na kilka najtrudniejszych pytań na świecie. Dawaj, stary. Trudny to moje drugie imię. Co ty nie powiesz? Jaki kolor uzyskamy, gdy wymieszamy niebieski z żółtym? Zielony. O! Dobra, kolejne pytanie, na które znalezienie odpowiedzi graniczy z cudem. Kiedy małe drzwi nie są małymi drzwiami? Kiedy są słoikiem. Zgadza się. Na pewno macie ściągę. Widzieliście już gdzieś ten zwój? Nie, ale twoje pytania są banalnie proste. Myślałem, że będą trudniejsze. W końcu chodzi o magiczną kulę. Dobra, dobra, nie wymądrzaj mi się tu. Panie wszystko wiedząca, chodząca encyklopedio. Gdzie to nieszczęsne pytanie? O, mam, uwaga. Ptak X wyruszył w drogę z prędkością V1. Po godzinie z tego samego miejsca wyruszył ptak Y, poruszający się z prędkością dwa razy większą. Po jakim czasie ptak Y dogoni ptaka X? Po godzinie. Ha? No co, w pierwszej klasie szkoły gryfów wygrałem olimpiadę. Możemy już użyć kuli? Jeszcze ostatnie pytanie ode mnie. Co jest duże, skacze i ma mnóstwo ostrych zębów? Nie wiem. Co? Ja też nie wiem, ale stoi tuż za wami! Pamiętajmy o kuli! O-o! Mam ją! Ja ją złapię! Au! On ją ma! Zostaliśmy zupełnie sami! Tak! Już
już tęsknię za naszym maluchem. Wolę nie wiedzieć, co to za świństwo. O, jak miło. Ach, czegoś takiego to nawet matka nie kocha. Gdy ją znajdziemy, musisz jej powiedzieć, że chcesz być znowu duży. Chcę być znowu duży. Halo, ja tu czekam. Chcę być duży. Ej, no co jest? To nie będzie śmierć godna księcia. Tym bardziej gryfa. Nigdy nie myślałem, że skończę w czyimś żołądku. To nie wygląda za dobrze. Mam dosyć bycia małym. Stanowczo dosyć. Wróciłem! I jesteś duży! Ale... Quest, a co z... O, jakie to słodziutkie! Nasz Quest ma nową mamusię! Mam dosyć wszelkich zdrobnień! Przestań, dopiero co jadłem! Hej, hej, mogę się podłączyć? O, umieram z głodu! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Mieczysław Morański, Mateusz Narloch, Janusz Wituch, Joanna Pach, Jakub Szydłowski i inni.